Chcesz zostać mistrzem Excela w zaledwie 20 dni? 320 stron, 21 rozdziałów, krok po kroku wprowadzających w zaawansowane funkcje Excela. Książka dostępna w literia.pl jako e-wydanie w KS Plus oraz w salonach Empik i dobrych księgarniach. Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Dzisiaj powiem Ci, jak zrobić listę wszystkich elementów, które spełniają konkretny warunek. Jeśli znasz funkcję wyszukaj pionowo, to ona potrafi nam znaleźć ten jeden pierwszy element. My chcemy znaleźć wszystkie elementy, które spełniają nasz postawiony warunek. Jeśli chcesz wyciągnąć z tabeli wiersze, które spełniają określone warunki, to jednym z rozwiązań jest zastosowanie filtrów zaawansowanych. Najtrudniejsze w filtrach zaawansowanych jest zrozumienie tego, jak się buduje dla nich kryteria, gdyż budujesz je przez odpowiednie wypełnianie komórek w Excelu. Przede wszystkim potrzebujesz nagłówków kolumn swoich danych. Nie zawsze muszą być to wszystkie nagłówki, ale jeśli przyzwyczaisz się do kopiowania wszystkich nagłówków, to późniejsza modyfikacja filtru zaawansowanego będzie dużo łatwiejsza. Kolejnym krokiem jest napisanie pod nagłówkami kryteriów. Przykładowo chcemy wyciągnąć wszystkie wiersze, gdzie sprzedawcą jest Ewelina i przychód był większy od 1000. Teraz wystarczy, że zaznaczysz pojedynczą komórkę w danych, które chcesz filtrować, ewentualnie cały zakres danych, a następnie klikniesz polecenie filtru zaawansowanego. Otworzy się okno filtru zaawansowanego, gdzie Excel powinien prawidłowo zinterpretować zakres danych, pole zakres listy. Następne pole to zakres filtrów, gdzie musisz podać, czyli zaznaczyć zakres kryteriów. Skopiowane nagłówki i kryteria pod nimi. Wspominaliśmy na początku, że chcemy wyciągnąć dane, dlatego musisz zaznaczyć pole opcji kopiuj w inne miejsce i w polu kopiuj do wskazać pojedynczą komórkę, gdzie chcesz umieścić wynik. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz opcją przyciskiem OK i Excel wyciągnie tylko te wiersze, które spełniają podane przez Ciebie kryteria. Rozpatrzyliśmy sytuację, w której chcesz budować filtry na zasadzie oraz. Wtedy wszystkie kryteria muszą być w tym samym wierszu. Jeśli chcesz łączyć kryteria na zasadzie lub, musisz napisać je w nowym wierszu. Przykładowo, jeśli oprócz sprzedaży Eweliny powyżej 1000 zł, chcesz jeszcze wyciągnąć sprzedaż słuchawek przez Tadeusza tam, gdzie liczba słuchawek była mniejsza od 70, musisz przygotować kryteria w ten sposób. Jeśli wykonujesz operację na tym samym arkuszu, nie musisz przejmować się tym, która komórka jest zaznaczona. Włączasz filtry zaawansowane i Excel pamięta poszczególne zakresy. Musisz tylko zmienić zakres kryteriów, żeby uwzględniał nowy wiersz i oczywiście kopiować w inne miejsce. Tym razem wyciągnięte są wiersze, które spełniają albo kryteria z pierwszego wiersza, albo drugiego wiersza. Pamiętaj, kryteriów lub możesz mieć więcej. Musisz tylko zbudować odpowiednią ilość wierszy. We'll be right back.